Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i jest z nami Orzeł. Siema. I dzisiejszy odcinek jest nawiązaniem do waszych komentarzy z jednego z naszych poprzednich filmów, czyli lecimy na schody. Dzisiaj zaliczymy sporo schodów w naszym lokalnym mieście, także lecimy. No to co, lecimy na pierwsze schody. Kurczę, hamulców nie mam. Dawaj, dalej. Czy mogę ci nagrać w slow motion, jak flatujesz te schody? No to nagraj mi. Flashback. Patrz, co tam jest za nami. Fajna pani na schodach? Czy... A w sumie bardziej chodziło mi o te schody, ale tak. Lecimy tam. Lecimy. Tam nas wzywają. Kolejna przesiadka na rower enduro i znowu się czuję troszeczkę dziwnie na nim. Tym razem za sprawą tego, że mam już sztycę na myk-myka z powrotem załadowaną. Troszeczkę za lekko mamy napiętą tutaj linkę. Przed chwilą to robiliśmy, jest i dlatego tak się wysuwa troszeczkę w slow motion, ale to nic. Dzisiaj jeszcze odtłuszczałem hamulce i zaczynają powoli działać, także tak. Ale nie dlatego czuję się dziwnie. Czuję się dziwnie dlatego, że opony mają znacznie mniej ciśnienia niż w moim rowerze dirtowym. Co chwilę mam takie wrażenie, jakbym już tutaj złapał jakiegoś kapcia i tak dalej, a po prostu one mają troszeczkę mniej tego ciśnienia. Troszeczkę mniej bounce'ują. Bounce back! A mu dał wariacik. Da się transferować? Da się transferować. Ale jak myślisz, z tych przedostatnich na te, czy? Na ostatnie. O kurczę. Ambitnie. No, najwyżej przylecę przez kierę. Mam kask. Ja mam ochraniaczy, nie? It's only skin. Tak, a tutaj to tylko rekin jest. Czyli non-stop. Jesteś tylko skinem. No, jak na moje, to ta misja jest praktycznie niewykonalna. Yo! Damn it! No nie no, w sensie to płynnie wyglądało nawet. Nie wiem, byśmy musieli zobaczyć teraz na powtórkę. Ale, no kurczę. To nie... To jest w sumie kawałek. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Ja też. Bałem się tak czegoś takiego, że wylądujesz tutaj na półkę i się odbijesz po prostu tam, tak troszeczkę bezwładnie. No. Ale schody są na tyle małe, że byś dał rady to raczej wyratować, ale no, szacun. Lecisz jeszcze raz? No. Dobra, to złapię to z innego kadru. Mamy to! Wyratowane! Plus 200, mamy to! Do takich właśnie ujęć zatrudnia się kaskadera zwanego Orłem. Doszliśmy z Orłem jednogłośnie do wniosku, że gdyby nie miał fula, to w tym momencie nie miałby również też zębów. Dokładnie tak. Kurczę, ryzykownie, ale dobra, mamy tutaj jeszcze jedne schody do obcykania, także lecimy. Pamiętajcie, jak to w Warszawie mówią, nie wolno jeździć, kiedy dzwony biją. Bo zasmakujesz dzwona. Ja przed chwilą prawie zasmakowałem. No dobra, to lecimy. Ze spadochronem na plecach, au! Piękny uczek. Jaki słodki spyk. Ja
jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś mieliśmy tutaj porobione traski, a dzisiaj trasek tutaj nie ma, jest mnóstwo śmieci, mnóstwo innych takich rzeczy, których wolałbym tutaj w kadrze nie pokazywać. Co, zjedziemy chociaż te 20 metrów trasy. Dawaj. Ło. Ło kurcze, ale burz. Traska, którą widzieliście, miała kiedyś naprawdę fajny potencjał. Szła tutaj bardzo ciasno, właśnie wzdłuż tych drzew na sam dół, a no teraz widzieliście, co było. Zarośnięte, mnóstwo śmieci, mnóstwo wszystkiego, no szkoda. Dojechaliśmy na kolejne schody i lecimy. Dzisiaj bez gadania, dzisiaj więcej jeżdżenia. Pora na orła, jako że orzeł ma zjazdówkę, to może sobie teraz pozwolić na nieco więcej. Także zobaczymy. Jak wrażenia? Jest wbyte. Powiedz tylko, czy wolne. Dobra. Dawaj w lewo od razu. Dzisiejszy odcinek nieco krótszy niż poprzednie odcinki z tego względu, że wczorajsza sesyjka na strzelnicy Dirt bardzo, bardzo mocno dała w kość. KT 360, Ripa, kilka gleb i po prostu bardzo, bardzo długa sesyjka od 12 do 18 dała na tyle mocno w kość, że po prostu ja już nie mam siły. Dobra. No i mamy transferek na koniec dzisiejszego odcinku. Dokładnie tak. Że jak nam się rozbuja Furman DH, dajcie znać, czy chcecie więcej orła na tym kanale z jego dużym rowerem, czy wolicie orła na małym rowerze. Dajcie znać w komentarzu. Dokładnie Ty nie tak. masz nic do gadania. No nie no, co napiszecie, tak zrobię. W ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek naszych jazdek po schodach w Chojnicach. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapę w górę. Oraz napisz coś miłego w komentarzu. A my widzimy się już wkrótce. I jako, że są to lipcowe daily vlogaski, to najpewniej widzimy się już jutro. Z fartem. Pewka. Tam rączki tu wystawali. Do podchodzenia pod spodem.